Witam Was moi drodzy w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Titan Reach to nowy MMORPG, który niedawno pojawił się w Early Accessie i to darmowym. Oczywiście item shop jest dostępny i twórcy zdecydowanie się go nie pozbędą, zwłaszcza teraz, gdy skończyły im się środki na rozwój gry. Titan Rich to indie MMO, które miesiąc temu pojawiło się w Early Accessie i potrzebowało na Kickstarterze 430 tysięcy dolarów, ale nie udało się zebrać tych środków. Zespół poinformował, że potrzebuje pieniędzy i stałego źródła przychodów, aby móc projekt rozwijać. Dlatego dodano item shop do niedostępnej gry, w którym można było znaleźć mnóstwo przedmiotów kosmetycznych, a w tym dostęp do wczesnej wersji gry. Okazało się to pozornym strzałem w dziesiątkę. Środki na Titan Ridge się znalazły, grę zaczęto rozwijać i pieniądze wydawać. Zatrudniono wielu deweloperów, część z nich otrzymywała normalne wypłaty, a część pracowała charytatywnie. Skupiono się co prawda na tworzeniu animacji oraz nowych rzeczy do item shopu, ale wiecie jak jest. Gry zawsze można dodać później. Następnie Titan Ridge zawitał do fazy Early Access, gdzie życzono sobie za dostęp do gry 70 dolarów. Z czasem zrezygnowano z tego modelu i postanowiono, Przejść na free to play. Było to miesiąc temu, a teraz dowiadujemy się, że źródełko wyschło. Twórcy nie mają pieniędzy na rozwój gry oraz opłacenie pracowników. Dlatego część z nich pożegna się z projektem, a inni będą dłubać przy nim w swoim wolnym czasie. Nie oznacza to końca Titan Reach. Ekipa zapewnia, że gra będzie dalej dostępna, tylko jej rozwój został tymczasowo wstrzymany, póki nie znajdzie się inwestor. Zabrakło bowiem pieniędzy na jej utrzymanie, a pracownicy muszą znaleźć normalne źródło zarobku. Z tego powodu to MMORPG będzie w tym momencie hobbystycznym projektem. A co z pieniędzmi, które wpłacili gracze? Nie zostaną one zwrócone, bowiem zostały wydane na rozwój gry. Nie można przecież odebrać czegoś, czego nie ma. Jedyne zwroty, które będą respektowane, to te dokonane po 9 sierpnia 2021 roku. Osoby, które kupiły cokolwiek w Titan Ridge przed tą datą, niczego nie otrzymają. Terra Online otwiera sekretny region. Sekretny region, o którym po raz pierwszy usłyszeliśmy jeszcze w 2012 roku przy okazji europejskiej premiery Terra Online. Wzmianki o Baldera pojawiły się w książce będącej częścią edycji kolekcjonerskiej. Baldera przez lata była także obecna w samej grze, ale nikt nie mógł się tam dostać. Legalnie dostać, bo oczywiście znalazło się kilkoro śmiałków, którzy wykorzystali glicze i niedoskonałości gry i przedarli się poza tekstury będące granicą legalnej strefy. Na szczęście teraz nie będzie już potrzeby łamania regulaminu. Patch 109 prowadza balderę wraz z całym arsenałem nowości. Mapa odblokowuje się dla was po osiągnięciu 70 poziomu. Premiera Lost Ark Online została właśnie opóźniona. Jeden z najbardziej wyczekiwanych MMORPGów nie wystartuje jesienią, jak to było obiecywane wcześniej, ale dopiero na początku 2022 roku. Tyle dobrego, że otrzymaliśmy chociaż dokładny termin closed bety, 4-9 listopada. Oj, Amazon, Amazon, Amazon. Najpierw czterokrotne opóźnienie premiery New World, a teraz obsuwa Lost Ark Online, gry, na którą czekamy tak długi czas. Dostając zapowiedź gry oraz alfa testem, byliśmy przekonani, że wszystko jest już zapięte na ostatni guzik, a obiecana data premiery to czysta formalność. A tymczasem teraz słyszymy słowa: "Odkryliśmy, że potrzeba dużo więcej pracy nad grow". Litości, na moje oko wszystko rozchodzi się o New World. Przesunięcie startu gry o miesiąc do przodu zawaliło cały plan Lost Ark online. Było pewne, że Amazon Games nie uruchomi w tym samym czasie dwóch wielkich MMORPG-ów, nawet jeśli miałyby one trafić do innych odbiorców. Niestety, cała ta sytuacja sprowadza się do jednego słusznego wniosku. Amazon Games nie wie, jak wprowadzać gry MMORPG na rynek. Firmie brakuje doświadczenia w produkcji i dystrybucji. Efekt właśnie widzimy. Czy gra MMORPG może być jednocześnie popularna i hejtowana? Oczywiście, że może. Patrzcie na MIR 4. Od momentu globalnej premiery 25 sierpnia MIR 4 notuje coraz większe zainteresowanie. Zaczęło się od 4000 graczy online. W weekend liczba dobiła do 15000, a przedwczoraj do 22. To niewiele gorszy wynik od tego, co osiąga na Steamie Black Desert czy Elder Scrolls Online. Niestety na tym dobre informacje się kończą. Popularność Mir 4 nie idzie w parze z jakością. Gra jest hejtowana na wszystkie możliwe sposoby, a Steamowa ocena to zaledwie 37% pozytywnych recenzji. Największe zarzuty są do struktury gry, która jest marnym, PC-towym portem mobilnej wersji. Ragnarok Begins nie został anulowany. W Korei Południowej, ni z gruchy, ni z pietruchy, rozpoczęły się właśnie pierwsze zamknięte beta-testy, które potrwają calutki tydzień. Koreańczycy jako pierwsi gracze na świecie sprawdzą nowego mmorpg który w porównaniu do innych tytułów z rodziny Ragnarok Online będzie działał wyłącznie na PC. Niestety anglojęzyczna, globalna wersja gry nie została jeszcze potwierdzona. Jak się dowiedzieliśmy, fabuła Ragnarok Begins została osadzona 100 lat przed wydarzeniami z Ragnarok Online. Początkowo gracze otrzymają dostęp do czterech głównych klas postaci z dwoma specjalizacjami. No, i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie, oczywiście, o zostawieniu łapeczki w górę oraz Sobika. Mówił do Was Rejstus. Cześć!